Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu powiemy parę słów na temat tego, czym jest scena, ale tym razem w edytorze edytora sekwencji. Znaczy w edytorze edytora, to już w ogóle jest masło maślane, sorry. W każdym razie o Video Sequence Editor mi chodzi tym razem. I aby przygotować scenę w odpowiedni sposób, na początek zrobimy sobie prostą animację, która się będzie składała z czerwonej kostki. Ta kostka będzie czerwona dlatego, aby można było za chwilę ją odróżnić od pewnej innej kostki, która będzie miała kolor zielony. A więc robimy czerwoną kostkę. Tę kostkę przesunę w bok, na przykład o 3 jednostki blendera. Ustawimy jej również pozycję w danym miejscu. To jest klucz, tak samo na rotację. I teraz tę kostkę w klatce równiusieńko, na przykład 50, ustawię sobie w tym miejscu i również dodam klucz na położenie i na rotację. Ale chciałem, aby ta rotacja nastąpiła raz o na przykład 360 stopni. Ustawmy w takim razie ładny kąt, klawisz I, aby dodać klucz. I w tym momencie mam animację, która będzie trwała dokładnie 50 klatek, no pomijając może tą początkową pozycję. Proszę bardzo, mam tego typu ruch kostki. Proste i przyjemne. To jest moja pierwsza animacja i to sobie nazwiemy czerwona. Czerwona. Oto jak pracować ze scenami, które są tutaj. Odsyłam oczywiście do osobnego tutoriala, który na ten temat zrobiłem. I teraz przygotujemy sobie drugą scenę, która będzie dokładną kopią tej sceny, a więc będzie zawierała kostkę, która się będzie właśnie w taki sposób renderowała. Dodaję full copy. To powoduje, że moja kostka będzie oczywiście kopią. Tak samo w bieżącej scenie ta kostka będzie miała siatkę mesha i tak dalej. Wszystko powinno być tak samo. Łącznie z materiałem, który również został skopiowany. Mogę ten materiał teraz zmienić na kolor zielony bez żadnej szkody, ponieważ w poprzedniej scenie kostka była czerwona, tu będzie zielona i nie będzie między nimi konfliktu. Proszę zobaczyć, czerwona ma czerwoną kostkę, a czerwona 001 ma kostkę zieloną. Dlatego tę scenę nazwę sobie zielona. Dobra, mam teraz dwie kostki, i które zasuwają dokładnie tak samo, to jest identyczna animacja. W związku z tym tą zieloną kostkę troszeczkę zmienimy. Wywalę na początku keyframe'y, które były ustawione dla zielonej kostki, to znaczy początkowy zostanie ten sam, ale końcowy zmienię. I ustawmy sobie keyframe na tę samą pozycję, ale w klatce setnej, a więc ta druga kostka będzie zasuwała troszeczkę wolniej. Ustawiam teraz tutaj klawisz I, przekręcę tę kostkę o 360 stopni, tak jak poprzednią, i również I. Nie to wcisnąłem, momencik, nie trafiłem klawiszem, teraz daję tutaj I. Dobra, mamy teraz zrobione. Na scenie o nazwie zielona, zielona kostka będzie wykonywała troszeczkę łagodniejsze ruchy, troszeczkę dłuższy będzie ten ruch, ponieważ on będzie trwał przez całe 100 klatek. Przy okazji ustawię długość tej sceny na 100 klatek. OK? Tak to wygląda. Naciskam klawisz E, aby w timelinerze ustawić koniec klipu. Teraz zobaczmy, co jest na scenie czerwonej. Na scenie czerwonej kostka stoi na początku, a na scenie zielonej stoi pod koniec animacji. OK, te sceny są zupełnie niezależne, więc tak może rzeczywiście być. Teraz na scenie czerwonej ograniczę długość trwania czasu tej animacji do 50 klatek. No i teraz widać, że na każdej scenie mogę mieć niezależnie trwające animacje. Na scenie czerwonej mam 50 klatek z czerwoną kostką, na scenie zielonej mam 100 klatek z zieloną kostką. To już samo w sobie jest ciekawe. Przejdźmy teraz na scenie czerwonej do edytora sekwencji wideo. Wybieram w takim razie z pasków widoków Video Editing. I mam tutaj sequencer. W tym sequencerze już widać, że są moje kostki. Oczywiście na tej scenie, która nazywa się czerwona, jest tylko jedna kostka. I to jest ta moja kostka, która ma tutaj zapodane keyframe'y, które ustawiłem. Nie widzę kostki zielonej, ponieważ to nie jest ta scena. I oczywiście mam swój edytor sekwencji, którego długość wynosi teraz 50 klatek. Dodam teraz do tego edytora sekwencji scenę. O tym właśnie dzisiaj w tutorialu mówimy. Pierwszy pasek filmowy, czy też z materiałem filmowym, który można dodać do edytora sekwencji wideo, to jest scena. Jeżeli ta scena jest jedna, to w tym menu zobaczę po prostu napis scene, albo jakąś inną nazwę, którą sobie ustawię. U mnie są dwie sceny, więc mogę sobie wybrać, którą chcę dodać. Dodam obie, a więc naciskam Shift A, dodaję scenę czerwoną, która domyślnie ma 50 klatek i pasuje do długości mojego obszaru, pomijając tą jedną klatkę na końcu, i dodam sobie także scenę zieloną. Zielona scena ma długość 100 klatek, dlatego jest dłuższym paskiem. No i teraz chciałbym pokazać, jak można pracować z czymś takim jak proxy. Mówiliśmy o tym odnośnie tutoriala na temat opcji. Zrobimy sobie proxy, aby można było na podglądzie zobaczyć te sceny, bo teraz jak klikam po tych paskach, to widać, że nic się tutaj nie renderuje. Nie widać nic na podglądzie. Oczywiście, jeżeli teraz nacisnę F12, to wyrenderuję sobie obraz sequencera i zobaczę fragment zielonej kostki. To jest ten górny pasek, który tutaj dodałem.
ten pasek zasłania mi pasek czerwony. Jeżeli go troszkę odsunę i ustawię się na przykład tutaj i zrobię render, to zobaczę moją kostkę czerwoną, która jest pod spodem. Gdybym chciał, aby te dwa paski były widoczne naraz, no to mogę zrobić to na różne sposoby. Albo w opcjach dla paska zielonego ustawiam przezroczystość, to jest tutaj. Ustawiam opacity na przykład na 0,5 i ustawiam sobie cross, tak żeby było widać oba. Jak zrobię render, to powinny być widoczne. Już widać, że są dwa na sobie. Albo mogę wykorzystać taką opcję jak na przykład alpha over czy też over drop. W tym momencie będę wrzucał jeden pasek na drugi, niezależnie od tego, jaką on będzie miał przezroczystość. Zobaczmy, jak to wyjdzie na renderze. Pach. I widać, że jest wrzucony. Ponieważ tło było w obu przypadkach lekko szare, to ono się tutaj dodało i dlatego w efekcie uzyskuje tło, które jest jaśniejsze. Tak czy inaczej, jedna scena czy druga, mam widoczne dwie kostki i można będzie prześledzić ich ruch. Natomiast jeżeli klikam tutaj, to widać, że nic się tak naprawdę nie dzieje, w pewnym tylko miejscu robi mi się całość jaśniejsza. No i teraz tak, aby uzyskać jakiś sensowny podgląd dla scen wstawianych normalnie jako sceny, wiadomo, że te sceny muszą się najpierw wyrenderować. I to może być proces, który trwa nieraz bardzo długo. Dlatego istnieje możliwość stworzenia takiego przybliżonego renderu, który nazywa się właśnie proxy. Ustawmy sobie teraz proxy dla każdego z tych pasków, a może zrobię nawet jeszcze inaczej. Zamiast ustawiać proxy dla każdego z tych pasków, ustawimy sobie proxy tylko dla jednego paska. Ale ten jeden pasek będziemy mieli z połączonych tych dwóch. Aby połączyć dwa takie paski, muszę je zaznaczyć i wcisnąć klawisz Ctrl-G. Powoduje to, że w tym momencie tworzę tak zwany meta-pasek, meta-strip. Meta-strip można utworzyć korzystając z menu za pomocą polecenia Make Meta-strip. Jest to po prostu oszczędność pracy. Jeżeli chcę zrobić dla dwóch pasków proxy, to po co mam ustawiać to dla dwóch osobnych, jak mogę dla jednego. W związku z tym łączę te dwa paski, tworząc meta-strip i w tym meta-stripie widzę taki podgląd, one tam są schowane w środku jakby teraz. Natomiast cały ten pasek to jest pojedynczy pasek i mogę z nim pracować, jakby to była tylko jedna rzecz wstawiona do edytora. Dobrze, teraz dla tego paska zrobimy sobie proxy. Proxy robi się korzystając z opcji, przewijam troszeczkę do dołu i jest taki panel proxy timecode. Tłumaczyłem to w osobnym tutorialu, natomiast teraz sobie taki proxy zrobimy. Włączam ten proxy, zaznaczam checkbox, aby wygenerować różnego rodzaju jakości filmu i zaznaczę, że interesuje mnie proxy custom file. W tym momencie muszę podać ścieżkę do tego pliku. Mój plik powinien być zapisany, aby ta ścieżka miała jakiś sens, a więc zapiszę sobie ten plik na początku w katalogu domowym jako na przykład VSE tutorial. Niech on będzie zapisany, nazwa jest dowolna w tym momencie tak naprawdę. I teraz ustawię ścieżkę dla pliku. Ustawiając tą ścieżkę musiałem zapisać swój plik Blenda po to, aby ta ścieżka mogła być określona względnie lub bezwzględnie, zależnie od tego, jakie mam położenie dla swojego pliku. I nazwę ten plik po prostu słówkiem A. OK, niech się nazywa tak troszeczkę bez sensu. Jak widać, tutaj przed A pojawiły się takie dwie kreseczki, które oznaczają, że w tym momencie Blender traktuje położenie tego pliku A, jaki on by nie był, względem położenia mojego pliku Blend, który leży u mnie w katalogu domowym. Jeżeli bym pliku nie zapisał, nie pojawiłyby się te dwie kreseczki, Blender tak naprawdę mógłby w pewnych sytuacjach nie wiedzieć, gdzie ma ten plik zapisany. Teraz, jeżeli ustawiłem już sobie konfigurację proxy, należy to proxy przeliczyć dla całej sceny. Robię to wybierając menu Strip i jest tutaj takie polecenie jak Rebuild Proxy and Timecode Indices. Czyli przebuduj tak naprawdę proxy, czy też mój taki podgląd renderowania i przebuduj również takie znaczniki czasu, które pozwalają filmowi się spokojnie przewijać, jeżeli przesunę sobie tutaj zielonym wskaźnikiem. A więc wybieram teraz to polecenie, wybieram Rebuild Proxy. Widać, że trwało to dosłownie chwilę. W przypadku tak prostych renderów to nie zabiera dużo czasu. No i teraz mogę sobie tą scenę oglądać. I to jest coś, co jest takim przybliżonym jakby obrazem renderowanym z tego mojego podglądu. Ciekawostka, został ten poprzedni obraz, który tam miałem na samym początku, ale to dlatego, że prawdopodobnie go renderowałem przez guzik render, a więc on zapamiętał się w jakiś sposób dziwny. No i to proxy mam tutaj wyrenderowane, mogę oglądać je również poza zakresem mojego filmu. Przypominam, że scena, która była sceną zieloną, zawierała 100 klatek i ona jest teraz poza obszarem, który bym renderował, znajdując się w scenie czerwonej. Scena czerwona ma długość tylko 50 klatek. Tak czy inaczej, wygenerowanie proxy pozwala mi oglądać, co się dzieje z moją sceną, ale smutne jest to, że widzę tylko zieloną kostkę. Chciałbym widzieć również czerwoną. W związku z tym myślę, że tutaj jednak będę musiał wygenerować proxy dla obu tych stripów osobno, dlatego rozgrupuję ten pasek naciskając Alt-G, to jest UnMetaStrip, czyli odmetuj go, odgrupuj. I teraz dla każdego z tych pasków zrobimy osobny proxy, zaznaczając proxy timecode, proxy custom file. I tutaj wybiorę sobie po prostu plik A,
Widać, że ta ścieżka się nie podała. Mogę podać mu dosłownie taki zapis, to będzie OK. Z tym, że stary proxy może wchodzić w konflikt z tym nowym, a więc wybiorę dla niego nazwę taką jak B na przykład, żeby nie było problemów. Tak samo dla drugiego paska stworzę proxy. Proxy custom file, zaznaczmy wszystkie wielkości na wszelki wypadek i tutaj wpiszemy sobie dwa ukośniki i C. Tak po prostu, żeby mieć jakieś osobne nazwy plików. Tutaj również określę jakość. Dobrze, teraz przebudujmy dla tego paska proxy. Rebuild proxy, trwało to sekundkę albo nawet mniej. Dla tego paska również przebuduję proxy. I dobrze, teraz zobaczmy, co będzie widać. Niestety nadal nie widzę mojej kostki czerwonej. Jest to bardzo smutne, dojmujące doświadczenie. Niestety nie będę płakał, żeby wszystkich ucieszyć. Nie wiem dlaczego, ale to nie działa teraz. Być może odpowiada za to, co ustawiłem w obu tych stripach, że ten zasłania tamten w jakiś dziwny sposób z tą przezroczystością. Zobaczmy, jest overdrop. Dajmy cross, opacity zmienię na 0,5 albo mniej nawet. Niech zostanie tak. Jeszcze raz wygenerujemy sobie proxy, zobaczymy co będzie. Niech się przeliczy i ten tak samo. Dobra, widać teraz, że coś się tutaj zmieniło. Zrobię na wszelki wypadek render w tym miejscu, aby zobaczyć, czy będzie jakaś różnica. No i teraz co my tu mamy? No niestety nie widać zbyt wiele i to jest pewien problem związany z tymi właśnie proxami. Zobaczymy, czy też z proxymi, jakby to można było odmieniać. No trudno, nie pokażę tego teraz, nie wiem dlaczego, być może mój Blender źle działa, albo sam coś robię źle. Tak czy inaczej, celem tego tutoriala jest pokazanie, że mogę swoje sceny dodawać jako zwykłe paski w edytorze sekwencji. I wtedy taki pasek zabiera określoną liczbę klatek. Mogę oczywiście go przykrócić, on będzie wtedy obejmował krótszy obszar animacji, niż to normalnie byłoby w samym pasku. Nie będzie ona przebiegała szybciej, tylko będzie obcięta po prostu w połowie. Mogę taki pasek również skopiować. Będzie to powodowało, że pierwsza klatka w tym pasku się będzie renderowała normalnie i ta kolejna również. To będzie dwa razy powtórzona scena, dwa razy renderowana, więc mogę mieć dużo czasu spędzonego na niepotrzebnych w sumie obliczeniach. Dlatego zawsze warto wcześniej wyrenderować sobie taką scenę, a później z pasku, znaczy z obrazków stworzyć paski, które ustawię sobie później po kolei, aby nie tracić czasu na zbędne kolejne te same rendery. Tak to wygląda. Teraz opcje tego paska są dosyć szczególne, nie ma ich wiele, ale one są takie, których wcześniej nie opowiadałem. Mamy typowe opcje, które mamy dla każdego paska, ale jest także specjalny panel o nazwie Scene. I ten panel o nazwie Scene dla każdego paska zawiera nazwę sceny, która dotyczy tego paska. Mogę tę nazwę wybrać z listy i zmienić. Okay? Teraz mam scenę czerwoną dla paska, który jest ze sceną zieloną, co samo w sobie jest trochę dziwne, ale to jest po prostu nazwa paska, a teraz on dotyczy czerwonej sceny, tak naprawdę. Wrócę do tego zielonego i mam także zaznaczenie, żeby ten pasek renderował się w sequencerze. To znaczy, jeżeli korzystam z sequencera, który jest ustawiony na scenie czerwonej, to znaczy, że biorąc sobie scenę zieloną do tego paska, wymuszam renderowanie sceny zielonej. Przypominam, jestem w scenie czerwonej. Scena zielona w ogóle nie musiałaby się liczyć w żaden sposób, ale jeżeli wstawię pasek ze sceny zielonej, to ona się będzie renderowała. Ona się wyrenderuje wtedy, kiedy będzie zaznaczony ten checkbox. Mogę także wybrać szczególnego rodzaju kamerę dla sceny. Jeżeli nie wybiorę żadnej, to będzie brana oryginalna kamera ze sceny zielonej lub ze sceny czerwonej, zależnie od rodzaju paska, ale mogę dla tej sceny konkretnej wybrać na przykład kamerę, która nazywa się kamera 001. To jest kamera, która pochodzi ze sceny zielonej. Ale gdybym potrzebował, mogę wyrenderować scenę zieloną za pomocą kamery ze sceny czerwonej. No i wtedy pojawią się jakieś być może dosyć ciekawe efekty. Mam nad tym kontrolę. Dodatkowo w tym panelu jest podana także informacja o oryginalnej długości mojej sceny. W tym momencie pasek ze sceny zielonej miał długość 100 klatek i tę informację mam tutaj podaną. To jest original frame range, czyli oryginalny zakres klatek, gdyby to przetłumaczyć. Dla przykładu, czy też dla odróżnienia, moja scena czerwona miała długość tylko 50 klatek i to rzeczywiście tutaj widzę. Okay? Jeżeli sobie spróbuję skrócić taki pasek, to oczywiście będę miał dalej te same informacje, dlatego szczerze mówiąc nie wiem, co znaczy ta liczba w nawiasie tutaj. Być może ktoś do tego dojdzie, proszę wtedy o oświecenie mnie. Byłoby miło, gdybym w komentarzach dostał jakąś podpowiedź. No i to są wszystkie opcje, które można mieć dotyczące pasków związanych ze sceną. Warto jednak zwrócić uwagę też na to, że można mieć w trakcie renderowania lekką zagwozdkę, ponieważ teraz korzystam z dwóch scen tak naprawdę, ale mój Video Sequence Editor, czyli to video editing, jest włączone dla sceny czerwonej. Jeżeli się przełącza na scenę zieloną, to tam mój edytor sekwencji jest pusty. I teraz pytanie, co by było, gdybym do tego edytora wstawił coś jeszcze? Na przykład dodam sobie scenę czerwoną tutaj i połączę ją z jakimś tam kolorem, który ją w połowie zasłoni, który będzie czarny. Co by było, gdybym miał tutaj taką scenę? Co się będzie renderowało pierwsze? Oczywiście
Odpowiedź na to jest bardzo prosta. Blender będzie zawsze renderował taką scenę, którą mam ustawioną jako aktywną. Więc jeżeli wybiorę sobie scenę zieloną, to będę pracował z video editingiem, czy też z video sequence editorem ustawionym na scenie zielonej. Ten, który stał na czerwonej, nie ma tutaj nic do rzeczy. Przykładowo, jeżeli zrobię teraz render, dostanę czarny ekran. Jeżeli zrobię render w tym miejscu, dostanę to, co wyrenderowało się z mojej sceny z zieloną kostką. No a teraz proszę, zagwozdka, wpadło mi jeszcze coś. No i teraz zgłupiałem. Sorry za ten błąd, mam nadzieję, że nie będę tego wycinał, pozostawię to tak jak jest. Jest to kolejna rzecz, którą warto byłoby rozwiązać w komentarzach, zastanowimy się może nad tym wspólnie. Teraz jak wrócę do sceny czerwonej i zrobię render, no to dostaję to, co powinienem z tej sceny, którą mam tutaj ustawioną. W każdym razie, temat jest do rozkminienia jeszcze, pozostają tutaj pewne odpowiedzi, których należałoby wspólnie poszukać. Ja sam na tym dokładnie się nie znam, jak widać, dałem dowód niekompetencji, przepraszam z góry. Ale gdybyśmy do tego doszli, każdy z nas mógłby się czegoś nauczyć. Dlatego zachęcam do własnych badań i poszukania informacji, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.